Witam wszystkich bardzo serdecznie po meczu 29. kolejki trzeciej ligi grupy czwartej pomiędzy Wisłą Kłodowice a Podhalem Nowy Targ. Zwycięstwo gospodarzy 2-0. Proszę o zabranie głosu trenera gości. Witam wszystkich. Niestety przegrywałem bardzo ważny mecz o 6 punktów. Gratulacje dla drużyny Wisłoki. Mecz przegrywałem przede wszystkim mentalnie, nie zbierając drugich ani nie walcząc o pierwszą piłkę. Czyli główny problem był mentalny u nas w tym meczu. Natomiast nie poddajemy się, walczymy dalej. Zostało jeszcze 5 kolejek i chcemy zmazać jak najszybciej te plamy. Wiedzieliśmy, że zmierzymy się dzisiaj z zespołem naprawdę, który dobrze gra w piłkę, który nie przez przypadek tak punktuje na wiosnę. Trenerzy tu wykonali świetną robotę i dźwigają ten zespół w górę tabeli. My dzisiaj postanowiliśmy na proste środki, na walkę, na nieustępliwość, na właśnie zbieranie tych drugich piłek i to przyniosło nam efekty. Chciałem pogratulować zespołowi, bo naprawdę zostawili mnóstwo zdrowia. Mimo że byliśmy dzisiaj w okrojonym składzie, brakowało kilku zawodników przez kartki, przez urazy, to naprawdę ci, co wyszli na boisko i zmiennicy, dali z siebie bardzo dużo, z czego jestem zadowolony. I potwierdzamy to, że no przede wszystkim ci kibice, ten klub, a na końcu my jako drużyna nie zasługujemy na to, żeby spaść z tej ligi. Dziękuję.